Witajcie, z tej strony Honker Team. W dzisiejszym odcinku chciałem się z Wami podzielić moją opinią na temat zestawu kluczy nasadowych. Powiem Wam tak. Kupiłem taki zestaw Black. Skrzynkę z kluczami nasadowymi. I powiem Wam tak. Używam dokłada. To jest zestaw taki, no, dosyć chiński, bo to nie jest żadna profesjonalna firma, za bardzo. Ale to o tym Wam jeszcze wszystko powiem. Kupiłem taki zestaw Black. Byłem kupić Neo albo Yato, ale myślę, bo Yato i Neo to już jest taka firma, to już jest taka półka wysoka. A ja myślę, dokłada, taki zestaw mi wystarczy. A idź pan kurde! Czy mi zestaw wystarczył, to oglądajcie dalej, a się dowiecie. Dobra, powiem wam tak. Zestaw jest w takiej walizce. Walizka, no, jest dosyć dobra. Czasami się to lubi otwierać, jak się walizką jakoś trzęsie, czy się nią gdzieś rzuci, uderzy. Czy coś, to czasami się te klamry lubią otworzyć. Ale dobrze, że są metalowe. To mi się podoba. Walizka jest dosyć miękka. Ale tak jak się na niej nie stoi, nie siada, to walizka w miarę wytrzymuje. No, troszkę się obdziera, no widać, że używana. Używam. I powiem wam tak, no tu jest, no jako walizka, to walizka jest dobra. Walizka jest dobra. Dobra, przechodzimy do zawartości. No tak, pierwsza wada. Nasadki wypadają. Nasadki wypadają, to są te torksy, to jest oznaczenie E. No ale to... Dobra, no to idzie przeżyć. Wziąłem, owinąłem te... No teraz do filmu nie, ale miałem je owinięte taśmą izolacyjną i trzymało. Ale dobra, przejdźmy teraz do mojej opinii, mojej recenzji. Co wam powiem ogólnie o tych kluczach? No tak, średnio mi się podobają. Kupiłem ten zestaw z myślą o używaniu przy kładzie. Zobaczcie, ile mamy konkretnego sprzętu. No i co wam powiem? No, dokłada, to się dokłada nie sprawdza. Tylko, że o co chodzi? Powiem wam tak, popuszczałem w kładzie, tym co mam teraz, Quadrunner 250. Popuszczałem śrubę w kole. Zaraz wam wszystko wytłumaczę, jakim sposobem. Pytacie się, czemu grzechotka jest z innego koloru, ta i ta. Powiem wam tak, bo grzechotka duża się rozwaliła i to mam nową grzechotkę z gwarancji, wymienili, przysłali, to nie narzekam. Czemu się grzechotka zepsuła? Popuszczałem śrubę w kole, w kładzie, 250, grzechotka strzeliła. Powiem wam, nie wiem jak to się stało, wziąłem normalnie, miałem założone tak, dokładnie taką konfigurację. 17 nasadkę, przeduszkę tą, krótką i dużą grzechotkę. Czemu strzeliła? Nie wiem. Nic nie robiłem mocno. Wziąłem po prostu tak, jak jest grzechotka. Chwyciłem ją tak do śruby. Tutaj trzymałem, żeby mi się nie obracała. Wziąłem na koniec grzechotki ręką normalnie. Ręką nacisnąłem na koniec grzechotki.
i śruba się popuściła. Nie używałem takiej przyduszki, nie. Normalnie w ręce trzymałem grzechotkę. Tyle, ile jej tu jest. 20 cm około. I powiem wam tak. Popuściłem śrubę i potem odkręcam. No nie, chwyciłem tak i odkręcam. Odkręcam śrubę. Tu trzymałem za to, tu. Nie tu na końcu, tu. Odkręcam, odkręcam. I nagle całe to wypadło mi. Rozsypała się po prostu, wszystko ze środka się wysypało, całe to. Całe to, się, te śruby się ułamały, co tutaj są. I grzechotka się rozpadła w drobny mak. Nie przy, nie w momencie zrywania, czyli zaczynania na końcu i odkręcania. Normalnie już potem trzymając za grzechotkę, odkręcam, odkręcam i pyk. I to mi zostało w ręce, a to mi, a przeduszka z całym tym mechanizmem została mi w drugiej ręce. Normalnie w ręce się grzechotka posypała. Ale dobra. Zareklamowałem. Grzechotkę mi wymienili. Bo grzechotka była w takiej kolorystyce jak ta. Taka była duża grzechotka. To już jest taka była jak ta mniejsza. Ta grzechotka już jest teraz z nowego, z nowej serii. Na razie grzechotka trzymi, ale już się staram nie przeciążać tej grzechotki. Już teraz do popuszczania, już jestem nauczony. Już do popuszczania śruby stosuję taki trik. Stosuję to, żeby popuścić. I potem grzechotka. I potem już odkręcam grzechotką. Następna sprawa. Luzy w grzechotkach. Zobaczcie. Luzy w grzechotkach. Luzy są straszne. Teraz tak, co wam pokażę? Małą grzechotkę też wam mogę pokazać. Z 4 mm, z 5 mm, jak nie lepiej. Tu na końcu, jeśli chodzi o to. Straszne luzy są. No to tak, takie były przygody z dużą grzechotką. Strzeliła w ręce. Nie w momencie popuszczania, tylko normalnie potem kręcę i całe to się wysypało. Wymienili na taką. No na razie chodzi, ale staram się nie przeciążać. Zobaczcie, jakie to ma luzy. Masakra. Mała grzechotka to masakra. Odkręcam tą grzechotką, tylko odkręcałem w rękach. Rzadko trzymałem tu na końcu, czekajcie, widać? Tu na końcu, żeby coś... Przeważnie tak. No i co wam powiem? Już musiałem pół środka wymienić, bo już tylko tak wziąłem normalnie i miałem chyba 10 na setkę. Tak, 10 na setkę miałem. I tak kręciłem śrubę na klucz 10. I odkręcałem lekko w miarę. Nie szło, i tak ją chwyciłem normalnie i tylko pociągnąłem i się obróciła, przeskoczyła na ten. Kurde, no myślę, co zrobię z tą grzechotką. Rozebrałem ją. No i co? Musiałem wymienić, dobrze, że miałem starą grzechotkę z zestawu z Biedronki. Dobrze, że miałem starą grzechotkę, bo wymieniałem cały środek. Pół środka wymieniłem. Tam są takie zapadki, sprężynki dałem nowe. I to tak, no, jest, że jest, ale... I nią się staram w ogóle nic nie popuszczać.
wszystko co popuszczam do popuszczania i nią się staram kręcić już luźne śruby, poluzowaną. Nią nie luzuję, już jak śruba idzie dopiero w palcach czy w ręce, to wtedy. Do popuszczania stosuję taki trik. Powiedzmy dziesiątka, nasadka, powiedzmy to pokrętło, to się pokrętło nazywa, nasadka, o i takim czymś popuszczam śruby, staram się popuszczać, a jak nie idzie, to biorę przeduszkę i wtedy pyk, biorę tak, zakładam na śrubę i wtedy pyk. I pyk dwa razy. No jak już idzie potem grzechotka i kręcę grzechotką. Bo nie chcę jej urwać kolejny raz, bo już zostanę całkowicie bez grzechotki. No to także o dwóch grzechotkach mamy opowiedziane, o walizce mamy opowiedziane. No to dłużej tak samo luzuję, staram się luzować. To nasadka, czasami przeduszka, żeby było dłuższe, pyk i dopiero grzechotka. No a to tak nie powinno być. Dobre grzechotki to ona w ręce nie powinna szczelić. Na nią by można było półmetrową rurę założyć i nic się nie powinno z grzechotką stać. Grzechotki mamy omówione. Następna sprawa. Te bity tutaj. To bity, no tak śrubę bardzo lekko dokręcone czy coś, to no to w miarę, ale też to jest miękkie. Tu są bity na dużą grzechotkę. Jest taka przejściówka na te bity i to się wsadza na dużą grzechotkę. Chciałem popuścić śrubę tak jak przy nasadkach. Tak jak wtedy przy tym kole. Wziąłem grzechotkę, tu chwyciłem, chciałem popuścić. Bit się ułamał. Dobra, ułamał się, wybiłem tą resztkę, co się ułamało. Wsadziłem dalej, wykręcił się w drugą stronę. Także te bity tutaj to też do bardzo lekkiej roboty. Więc są śruby już popuszczone. Następna sprawa. Przechodzimy do nasadek. Dobra. Teraz przechodzimy do nasadek. Co wam powiem o nasadkach? Nasadki miękkie. Miękkie powiem wam. To na przykład najczęściej używana u mnie 17. Najczęściej przeze mnie używana właśnie do śrub w kołach w kładzie. Widać, że jest obrobiona. Obrobiona, obrabia się tu to gniazdo całe. Tu jest na przykład, powiedzmy, 19, nieużywana w ogóle. Widać, jest różnica. Widać, że tato ma takie ma porządniejsze, widać, że porządniejsze. Że ma przynajmniej kształt tego sześciokąta. A tato, widzicie, co się z nim dzieje? Jak ona się w środku obraca i tym sposobem mam wszystkie śruby w kładzie w kołach poobrabiane. No widać różnicę, nowa a stara. To jest dalej ta oryginalna nasadka. Nasadki bardzo miękkie. Ja tu nie używam żadnych przeduszek, rzadko, bardzo rzadko. A jak przeduszkę użyję, to użyję to i tą krótką przeduszkę. Ale do 17 nie. Do 17 do kół w kładzie używałem tylko grzechotki. Co jest jeszcze takie używane? To jest 14.
Czternastka też już widać się, też już ją bierze, też już się obrabia. Miękkie, 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 po prostu miękkie. Powiedzmy co? 24. 24 to też już, o! Widzicie jak ją bierze? To kiedyś w aucie coś trzeba było odkręcić, to no śruba poszła, bo poszła, ale widzicie jak bierze nasadkę. I to normalnie grzechotką, bez żadnych przedłużek. Widzicie jaka zdeformowana w środku? No, także takie są te klucze. Nasadki miękkie. A skąd ja to wiem? Raz, że widać, a dwa, no to wystarczy. No to już wam pokażę tu na kamerze. Weźmiemy jakąś w miarę nową nasadkę. Taką weźmiemy. To jest 18. Nowa nasadka, nieużywana w ogóle. Wygląda ładnie, no nie? Liźniemy ją pilnikiem płaskim. No co, widać? Widać. Pilnik ją bierze. Miękka nasadka. Miękka nasadka, pilnik ją bierze. Parę razy przejechałem. I pilnik bierze. Weźmiemy inną nasadkę. Powiedzmy. A powiedzmy tu jakąś małą. Co to jest za nasadka? 12. A weźmiemy 10 może. 10 nasadka. Nieużywana. Więc co, pilnik płaski do piły. Pilnik bierze. Miękkie, miękkie, miękkie. Miękkie nasadki, miękkie. No, co wam jeszcze powiem? Spróbujemy punktakiem przyatakować. Widać, widać. Weźmiemy tu jakąś nasadkę. A weźmiemy tą 17. Weźmiemy malutki młoteczek. Bo z dużym to ja bym do tego ani nie podchodził, bo by było po nasadce. Weźmiemy punktak. Przystawimy. No i co? Punktak bierze. Miękkie nasadki, miękkie. Punktak bierze. Weźmiemy tą 20. Weźmiemy tą 24. Punktaczek. To jest malutki młoteczek, powiem wam teraz. Do bardzo malutkich rzeczy. Delikatnie stuknę, nawet nie na siłę. Bierze pilnik, głębokie, głębokie te, głębokie ślady, głębokie. Wy to na kamerze tak nie widzicie, ale głębokie ślady, miękkie, miękkie, pilnik bierze. Pilnik bierze, punktak bierze. Także co wam powiem, no jestem niezadowolony z tych kluczy. Z tych kluczy jestem niezadowolony z tego zestawu. Nasadki długie. Nasadki długie, no też widzicie, 17. Najczęściej używana. I też już ją deformuje, też już ją bierze. No to jest dosyć mało, mniej używana jak te małe, no nie? Jak te. Ale też już ją bierze. No i co, duże nasadki, długie. Też pilnik bierze. Normalnie ją można.
Normalnie ją bierze, normalnie deformuje nasadkę. To nie, że tylko zbieram ten chrom. To normalnie całą nasadkę bierze. Normalnie ją idzie tym pilnikiem oheblować. Po dobrych nasadkach pilnik się powinien ślizgać, powinien nie brać w ogóle. A tu pilnik bierze normalnie rysy. Normalnie ją rysuje tym pilnikiem. Co, weźmiemy drugą nasadkę punktakiem? No dobra, weźmiemy. Mały młoteczek, żeby nie było. No i co? Bierze. Malutki młoteczek. Głębokie ślady. Bierze punktak, bierze pilnik. Co wam powiem? Miękkie. Jestem niezadowolony z tego za bardzo. Grzechotka się posypała w ręce. Nasadki się sypią normalnie grzechotką w ręce odkręcane. No co wam powiem? No to jest moja szczera opinia. Nikt tu nie miał żadnego wpływu na moją ocenę. Nie polecam. Czytałem na internecie, że ten zestaw się nie poleca, że ten zestaw nie polecają inni użytkownicy, ludzie do zawieszeń. Do zawieszeń. Jak ja przy kładzie urwałem grzechotkę. Przy śrubie w kole w kładzie. Normalnie w ręce. Gdzie by tym zawieszenia rozbierać? Dobra, no to walizkę mamy w miarę omówioną. O, już się wszystko sypie. Kurde. O, widzicie? Już po prostu, już. To trzeba zrobić bardzo szybko, o. Siup, także... Jakoś kluczy blak to porażka, miętkie klucze, to do mebli się nadaje, to tak. No tak, do mebli, bo to się dokłada nawet nie nadaje. Jeszcze w tej ofercie, co kupowałem, były takie klucze na płaście. Wygląda ładnie. Od 6 do 22. No i tak, co wam powiem o tych kluczach? Klucze są dobre. To, co tu mają napisane, to w przypadku tych kluczy się zgodzę. Się zgodzę, zaraz wam powiem dlaczego. Professional Series. Tu się zgodzę, bo klucze są naprawdę, naprawdę fajne. Professional Series. W przypadku tego absolutnie się nie zgadzam z czymś takim. Klucze płaskooczkowe bierzemy obojętnie co. Weźmiemy 15. Klucze wytrzymują. Powiem wam tak. 15 wytrzymuje. Brałem tak i odkręcałem. I klucze wytrzymują. Klucze są dosyć dobre, bo one są dosyć długie. Nawet te mniejsze, nawet 10. O! 10 też jest dosyć długa. Jest dosyć długa dźwignia. Także idzie coś dobrze dokręcić. Także z tych kluczy jestem zadowolony. To są klucze profesjonalne, to się zgodzę. To się czuje nawet po prostu. No to powiem wam tak, no te klucze płaskooczkowe
To są profesjonalne. Bo to czuć po prostu. Nawet wam tu wezmę. Zrobimy test, żeby nie było. Weźmiemy liźniem i pilnikiem. Klucze są takie matowe. Liźniem i pilnikiem. No i co? Pilnik nie bierze. Na oczkowym. Pilnik nie bierze. Zbiera się tylko ten chrom. Pilnik nie bierze. Klucze twarde. Pilnik jak się nie dociska, to pilnik się ślizga. Pilnik nie bierze, czyli stal dobra. Punktak. Mały młoteczek. Jest malutki ślad. Wy go nawet na kamerze kiepsko będziecie mieli. Jest punkcik, ale malutki. Punktak też tych kluczy nie bierze. Weźmiemy inne, weźmiemy. Weźmiemy dwunastkę, też taki mało popularny klucz. Nawet czuć, jak się nie dociśnie, to się nawet chrom nie zdziera. No pilnik nie bierze klucza. Nie bierze go po prostu. Te klucze są, to klucze są z dobrej stali. Weźmiemy punkt, tak. No i co? Bardzo malutki ślad. No to czyli moja teoria się sprawdza. Te klucze mogę polecić z blaka płaskooczkowe. Te klucze mogę polecić z czystym sumieniem, bo to są klucze dobre. To widać nawet po pilniku, że pilnik ich nie bierze i punktak też ich nie bierze. A jeżeli chodzi o walizkę, no to powiem wam, bardzo miękkie. Wszystko miękkie. Nie pokazywałem wam z tamtego kompletu każdej rzeczy, tylko to, co się najbardziej używa. Duża grzechotka, mała grzechotka i nasadki. 10, 13, 17, 19 to są takie najczęściej używane. No to czyli co? Moja teoria się sprawdza. Klucze są miętkie. Te akurat płaskooczkowe to są porządne. A jeżeli chodzi o zestaw, to jest porażka. Mam też parę chińskich zestawów, przewijało się to przez kilka lat. Jeżdżę różnymi, jeździłem kładami, miałem tych zestawów, nawet tak kupiony w sklepie. Bez okazji, po prostu znalazłem jakiś chiński tani zestaw. Nawet na tym firmy nie było. Stal dużo lepsza jak tu. Jakbyście chcieli jakieś porównanie jeszcze, albo
Miałby ktoś coś do przetestowania, do porównania z tymi kluczami, to zapraszam, możecie pisać, jestem otwarty na pomysły. Możemy coś pomyślimy. Możemy zrobić porównanie jakiejś innej firmy z Blackiem. Powiem wam tak, kupiłem kiedyś zestaw kluczy z małą grzechotką w Biedronce. To w Biedronce nic się nie połamało, w tym biedronkowym. Nasadki się potraciły, ale jakość stali są dużo twardsze, jakość jest dużo lepsza. W tych chińskich zestawach, co się kilka przewijało u mnie, to też była dużo lepsza jakość stali jak tu. To jest mój najgorszy zestaw na razie, jaki miałem. To jest porażka. Także zestawu Black nie polecę. Zestaw kluczy płaskooczkowych polecę, bo klucze są dobre, ale zestawu kluczy nasadowych nie polecę. Dobra, także jakby ktoś coś miał do przetestowania, do porównania, na przykład jakiś zestaw, to zapraszam do kontaktu. Jest u mnie na kanale mail w sprawie współpracy, w opisie też jest. Sam jestem ciekawy, jak się zachowują inne zestawy. Czy pilnik i punkt tak też tak bierze, czy nie? Także to będzie na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie cześć. Miałby ktoś coś do przetestowania, do porównania z tymi kluczami? Zapraszam, możecie pisać, jestem otwarty na pomysły. Możemy zrobić porównanie jakiejś innej firmy z Blackiem.